choć przeżyliście i wyszliście całkiem zwycięsko z konfrontacji w niewielkiej, ale niesamowicie złowieszczej wsi u podnóża gór w Bułgarii, to zostaliście w Sofii, sądzę, że o kilka dni dłużej niż byście chcieli. Głównie z trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, że Edward ledwo co żyje. Jeśli chcecie liczyć na jego pomoc, to musicie poczekać, aż się wykoruje. Drugi powód jest może nawet jeszcze bardziej przyziemny niż ten pierwszy, bo jakby nie patrzeć, braliście udział w policyjnej akcji. I choć była to najbardziej niezwykła policyjna akcja, choćby i na całym świecie, no to przecież papierki i biurokracja muszą się zgadzać, bo ogromne środki policji poszły na tę akcję. Dużo dinarów zostało wydanych i mądre głowy z góry nie pozwolą, żeby weszło to bez sprawozdań, więc wy także zostaliście ujęci w tych raportach. Musieliście je spisać, musieliście złożyć zeznania, musieliście wszystko potwierdzić. A trzeci powód może najbardziej was zatrzymał, bo Edward jest twardy, przed biurokracją można przynajmniej spróbować uciec, ale przed jednym nie za bardzo mogliście uciec. Symulakrum zostało złożone w całość i kiedy wróciliście do Sofii, zaczęły się z niektórymi z was dziać dziwne rzeczy. Luka, ty narzekałeś przede wszystkim na drżenie mięśni lewej ręki i praktycznie niemożność poruszania lewą nogą, przynajmniej ogromne utykanie. Ty, Manly, miałeś tak osłabioną prawą rękę, że za bardzo nie miałeś siły, aby ją unieść. Już nie mówiąc o tym, żeby wziąć w nią choćby kartkę papieru. A z kolei ty, Fieri, ty chyba czułeś się najgorzej ze wszystkich, bo ty cierpiałeś na przeszywający ból prawej nogi, na powtarzające się ataki mdłości oraz tak potężny ból głowy, że nie mogłeś nawet w jasny sposób myśleć. Czuliście się jak najgorsze wersje samych siebie i tak było przez kilka dni. Tylko ty, Antoine, można by powiedzieć, że czułeś się dobrze, ale też chyba tego nie powiemy, bo przecież nad tobą krąży cały czas cień. Cień związany z prawdą o synu, o tym, co zrobić dalej. No właśnie, więc zadajmy ci teraz jeszcze jedno pytanie. W międzyczasie, jak inni leżeli, starali się stanąć na nogi, nie lub bardziej w przenośni, to czy ty ostatecznie chcesz podjąć teraz decyzję, czy chcesz się wstrzymać? Chcesz poczekać na tą podróż do Konstantynopola, zakończenie całej tej sprawy i dopiero wtedy zakończenie w jedną lub drugą stronę problemu Krzysztofa. No, problemu, może nie zakończysz jego problem, może nie zgodzisz się na ten rytuał, no ale właśnie. Co chcesz? Wiesz co? Myślę, że po tym wszystkim, gdy mieliśmy chwilę odetchnienia, to powiedziałem mu coś w stylu, że czy chcesz, czy nie, czy chcemy, czy nie, jesteś moim synem, ja twoim ojcem. A teraz potrzebujemy siebie najbardziej na świecie. Teraz jak jedziemy do Konstantynopola, taki był twój cel, taki był mój cel. I zakończmy tę podróż, by później pomyśleć o kolejnej. On kiwa głową, ale mówi: nie mogę z wami pojechać. Ja boję się symulakrum. Boję się, że ono wciąż może mieć na mnie wpływ. Kiedyś uległem temu wpływowi i choć jestem teraz kimś innym, to nie chcę dodawać nowego zagrożenia. Znaczy, mógłbyś się teraz, ty jako ty, być może z Guillaumem udać do Koin snów? Myślę, że tam byłbyś w jakimś stopniu bezpieczny. Sądzę, że Guillaume może w tym pomóc. Spróbuję wtedy popracować nad dziennikiem. Zmienić go. Tak, zróbmy. Dziękuję ci, ojcze. Pierwszy raz to powiedział od wielu, wielu miesięcy, znaczy miesięcy, tygodni. Ostatni raz go widziałeś gdzieś w grudniu. Teraz jest początek lutego, więc no właśnie, pierwszy raz powiedział to słowo, ojcze. Moi drodzy, i w końcu stanęliście na nogi. Kolejny raz. Jest piątek.
To wszystko działo się wieczorem we wtorek, więc to było parę dni, które były wam potrzebne do tego, żeby poczuć się w miarę sensownie. Na tyle, żeby móc wsiąść do tego Orient Expressu i być gotowym na to, że kiedy wsiądziecie wieczorem, to rankiem będziecie już w Konstantynopolu. W miejscu, gdzie zło najgłębiej zapuściło swoje korzenie. Miejscu, gdzie czeka was ostateczne starcie z tymi, którzy... Elwan, jeszcze jedną rzecz chciałbym przed wyjazdem zrobić. Mianowicie chciałbym z tym majorem naszym się spotkać i powiedzieć mu taką rzecz. Panie majorze, ja bym miał dla pana jedną propozycję, jeżeli jest pan tym zainteresowany. Zostawiłbym panu namiary na pewnego oficera policji. Gdyby pan zechciał skontaktować się z tym człowiekiem i przekazać mu wiadomość ode mnie, byłbym zobowiązany. Dobrze. Oczywiście, chętnie panom pomogę za to, co panowie zrobili. To wręcz się należy. To nawet trudno nazwać pomocą mnie. To raczej, powiedzmy, może to być nawet w pewnym sensie pomoc panów w pańskiej karierze zawodowej. Ów człowiek nazywa się Marek Golecki i gdyby pan zechciał się z nim skontaktować, znając życie, siedzi teraz może w Paryżu, chyba że jest akurat po drodze do Konstantynopola, ale myślę, że pan swoimi kanałami jakoś do niego dotrze. Niech pan się odezwie do niego i powie mu, że Thierry Renard uważa, że byłby pan cennym nabytkiem do jego drużyny. No cóż, zobaczymy. Teraz potrzebuję jakiegoś nowego zadania. Myślę, że to byłoby dla pana w sam raz. Słyszał pan o Interpolu, prawda? Tak, doszły do mnie słuchy o tej dziwnej jednostce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wierzę w takie wielkie współprace. Zazwyczaj to się źle kończy. Ale zobaczymy. No i to tyle z mojej strony. Jasne. Moi drodzy, piątek 2 lutego, godzina 19:20. Stoicie przed Orient Expressem, z którego bucha para. Wasze bagaże są ładowane. Wy za chwilę wsiądziecie na jego pokład. Pociąg ruszy o 19:30. Patrzycie na gazety i aż robi wam się niedobrze. Macie wrażenie, że przez te kilka dni, kiedy dochodziliście do siebie, teraz się już wszyscy jakoś w miarę czujecie. Te dziwne przypadłości, które was nękały, na razie przynajmniej zniknęły. Ty, Edward, wyzdrowiałeś. Wszyscy już macie, mechanicznie rzecz ujmując, full punktów wytrzymałości. Patrzycie na gazety i widzicie, że Francuzi dalej okupują część Niemiec, zagłębie Rury. Jakby tego było mało, chcą dać Niemcom w kość i francuscy żołnierze wstrzymali dostawy węgla w Niemczech, na co Niemcy się burzą, Niemcy marzną, a komentarz ze strony francuskiej brzmi: niech szkopy marzną. Widzicie, że gwałtowny spadek niemieckiej marki. Coraz gorzej jest w tym kraju. 1 dolar to już teraz 47 500 marek. Widzicie, że z kolei we Francji odbył się pierwszy kongres francuskiej sekcji międzynarodówki robotniczej. Komuniści podnoszą swoje łby i zaczynają opowiadać różne dziwne swoje historie na temat tego, jak wygląda świat, jak należy go naprawić. A papież Pius XI w swoim ostatnim przemówieniu wspomina o widmie nowej wojny światowej i prosi o wspólną modlitwę o pokój na świecie. Tak czytacie to wszystko, patrzycie na to wszystko, to aż odechciewa wam się czegokolwiek, bo jakby było mało wszelkich problemów. No właśnie, patrzycie na siebie. To jest jedna z pierwszych okazji, kiedy możecie porozmawiać po tym wszystkim
stanąć przed sobą i może wymienić jakieś uwagi. Patrzycie właśnie na te gazety. No właśnie, za chwilę pociąg rusza. Jak się czujecie z tym wszystkim, po tym wszystkim? No wiem. Szczególnie Luka i Edward. Prawie go miałem. Właśnie, naprawdę żałuję, że nikt to nie wątpi. Nie udało się wam spotkać ze zgniataczem w klubie. Dlaczego? Wiedziałem, że sobie poradzicie i moglibyśmy zgarnąć za to niezłą sumę. Czym są pieniądze, Mandli, przy chwale za takie zwycięstwo? Dobra robota, Luka. To prawie robi ogromną różnicę. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak, też się świetnie radziłeś, a my mieliśmy, patrzę na Thierry'ego, niezręczną sytuację w tym tunelu. Wszystko, co dobre, dobrze się kończy. Jakoś. Ale muszę przyznać, że mieliśmy ogromne szczęście, bo splot kilku sprzyjających zdarzeń, jakbym nie czytał o tych kreaturach, no to bym nie wiedział, gdzie strzelać. To nieszczęście, Antoine. Wydaje mi się, Antoine, niewiele pecha. Powinieneś kontynuować lektury, jeśli będziesz miał tylko okazję, bo być może w tych księgach jest jeszcze więcej informacji, które nam się przydadzą następnym razem. Chociaż wydaje mi się, że teraz też mogłeś użyć ich mocy. Być może, a być może nie. Wydaje mi się, że mógłbyś spętać takie istoty. Agent Manli, do swojej woli. Manli, jak to się wszystko skończy, to powinieneś zostać jakimś mówcą. Bo potrafisz tak nas zbudować zawsze i poprowadzić. Wy się wierzę w nasze możliwości. Umiecie się posługiwać trochę tą mocą, tym wszystkim. Czy któryś z was byłby w stanie zduplikować taki amulet ochronny, który tutaj Lilian dostała od tej starej cyganki? A myśmy też nie dostali takiego? Masz jakąś drugą na boku, Renard? Panowie, z tego co wiem... Nie, chodzi o to, że ten amulet słabnie i symbol na nim robi się coraz mniej wyraźny, a no to jej daje jakby więcej czasu na to, żeby walczyć z tym przekleństwem. Sylwan, z tego co kojarzę, myśmy się zetknęli ze znakiem starszych bogów, nie? Tak, natomiast jest oddzielne zaklęcie na tworzenie amuletów i żaden z was nie zna tego zaklęcia. A gdybyśmy ten znak zduplikowali? Wiesz, znak możesz zduplikować, znak możesz sobie wiesz, na kartce narysować, ale sam znak nie mamy. Myślę, że jakbyśmy trafili do Konstantynopola, znaleźli jakąś bibliotekę, jakieś muzeum, trochę poczytali, wiedzielibyśmy mniej więcej gdzie szukać? Słuchaj, sądzę, że jakby tam było. Nim byście znaleźli zaklęcie i zrobili amulet i wrócili do Sofii, to prędzej albo wy zabijecie Selima, albo Selim zabije was. A czy w tych księgach nie ma jakiegoś zaklęcia ochronnego? No nie. Antoine ma listę zaklęć, która tam jest i wśród tych zaklęć nie ma tworzenia amuletu. Ale nie. Okej, ja myślałem, że się jeszcze nie przekopałeś przez całą treść. Sylwan, a jak to w sumie działa z tymi zaklęciami? Bo ja to tak zrozumiałem, że mogłem tylko jednego wybranego się nauczyć. Czy mogę jakby po określonym czasie kolejnego? Mhm, tak. Okej, bo tak nie wiedziałem. A ile to czasu tak... Każdy z nas może się uczyć. Sądzę, że możesz już kończyć się uczyć tego pierwszego i możesz wybrać drugie, nawet tego wieczoru. Jeszcze przed snem możesz zacząć się uczyć drugiego zaklęcia, jeśli chcesz. Dobrze. Pytanie, Sylwan, czy nie dobrze by było, żeby każdy z nas się spróbował nauczyć jakiegoś zaklęcia? Wiesz, naraz może jedna osoba z grubsza, nie? Bo nie macie dużo czasu na siedzenie i uczenie się, raczej jest jakiś krótki wieczór. Ale teraz jedziemy pociągiem. Ja nie zamierzam. Ja też spasuję. Gdyby to było zaklęcie ochronne? No ale tam nie ma, to ja z góry mówię, bo Antoine ma listę zaklęć i tam nie ma takich zaklęć, nie? Więc po prostu nie ma. Tak nad stołem, Babilon, nie wiem czy jakby
ile ty wiesz w sumie, ile twoja postać wie o tym, co wie Antoine? No, masz trochę na tyle, wiedzę, ile, ale... na tyle, ile mi mówisz. Mam wrażenie, że troszkę więcej, w sensie tak po tym ciągnięciu, nie? No. Wiem, że masz księgi, wiem, że czytasz je i wiem, wiesz, co w nich można znaleźć, a co jest w nich konkretnie, nie wiem. No. Właśnie. A więc dopytuję się cały czas. Nie? Panowie, za chwilę odjeżdżamy. Myślę, że całkiem nieźle nam poszło. Mimo wszystko. Straty w ludziach, patrzę na nas wszystkich, są niewielkie. Poświęcenie, z którym się liczyliśmy. To prawda. To prawda. I podsuwać tą gazetę z tymi tytułami odnośnie napięć na granicy niemiecko-francuskiej. Tu trzeba będzie pomyśleć. A czy Orient Express na przykład nie dysponuje gazetami jakimiś z miejsca, do którego zmierzamy? Bo wiesz, no raczej pewnie starymi, może starsze, nie? Ja rozumiem, że jakieś starsze, nie? Ale jednak byłyby to jakieś informacje takie, które mogłyby pewne, nie wiem, tło chociaż polityczne nakreślić. Dobrze, moi drodzy, to zróbmy to tak, że wy już wsiadacie do tego pociągu, bo on już będzie odjeżdżał właśnie. Sądzę, że jecie kolację, bo w Orient Expressie zawsze miło sobie siąść i przy tym takim uspokajającym, rytmicznym stukocie kół zjeść naprawdę suty, pyszny posiłek z najlepszymi winami, najlepszymi trunkami, jakimikolwiek innymi. Jeśli ty, Mandy, przeglądasz sobie te gazety, to, no to widzisz, że sytuacja w Konstantynopolu, czy może nawet szerzej w Turcji, jest bardzo w tym momencie niestabilna. Głównie dlatego, że Turcja jest jednym z państw, które należały do obozu przegranych Wielkiej Wojny, tylko że w przeciwieństwie do innych państw, nie tylko jest tam niestabilnie, ale sytuacja tego kraju wciąż nie została do końca ustalona, bowiem ma zostać podpisany traktat z Turcją w Lozannie. Zresztą ten kongres w Lozannie cały czas się tam toczy i cały czas jeszcze nie podjęto ostatecznych decyzji, które będą kształtować przyszłość Turcji. Turcja jest więc teraz krajem o nieokreślonym statusie, państwie o nieokreślonych granicach, bo przecież jeszcze przed Wielką Wojną było Imperium Osmańskie, o wielkich, potężnych granicach, które przekraczały teren etnicznych, tych ziem zamieszkiwanych przez etnicznych Turków. Obecnie sułtanat już praktycznie upadł. Są cały czas niepokoje. Powstaje nowy rząd pod dowództwem jednego z oficerów, który służył podczas Wielkiej Wojny, Mustafy Kemala, który odżegnuje się od tradycji tureckich, takich typowo tureckich, bowiem jest on raczej umiarkowany w kontekście religii. Nie jest on też zresztą w Konstantynopolu, tylko bardziej w centralnej Turcji, bliżej Ankary. W samym Konstantynopolu panuje bardzo duże zamieszanie. Nie ma władz, które by nadzorowały miasto w sposób dostateczny. Wszelka administracja cywilna to tak naprawdę skamieliny sułtanatu, które są mniej lub bardziej skorumpowane i mniej lub bardziej niedziałające. Jedyna sensowna policja to policja międzynarodowa, złożona z głównie Francuzów i Brytyjczyków, która jednak ogranicza się tylko i wyłącznie do ochrony interesów francuskich i brytyjskich, głównie politycznych i dyplomatycznych. W mieście zatem niełatwo o przestępstwa, niełatwo, znaczy łatwo właśnie o przestępstwa, łatwo o różne zamieszki, niepokoje. Pojawiają się doniesienia o zniknięciach ludzi. Ostatnio tematem, który coraz bardziej frapuje wszystkich, są coraz częstsze zniknięcia dzieci. Porywane są w Konstantynopolu od jakiegoś czasu dzieci. I taki obraz Turcji, do której jedziecie, i Konstantynopola w szczególności, wyłania się z tych starszych gazet sprzed kilku dni, które przeglądasz i sądzę, że czytasz na głos, kiedy macie przerwy między
następnymi posiłkami w Orient Expressie. No nie wygląda to atrakcyjnie zdecydowanie. Jak każde miasto na tej piekielnej trasie. Ja to słyszałem, że mają tam pyszne jedzenie. Jak prawie każde miasto na tej piekielnej trasie. Może poza Londynem. Czyli jednak jest coś, na co warto czekać. Nie na powrót do Londynu, to na pewno. No dobra, ale teraz jak już mamy te wszystkie części, to w sumie w które miejsce powinniśmy się już udać? O tym samym, Luka, pomyślałem, powinniśmy zebrać te części i spróbować je połączyć. No, ale one już się... Ja jestem pewien, do którego miejsca mamy się udać w pierwszej kolejności. Nie pamiętasz, Manly? Gdzie są zwoje SDFK? W muzeum, tak? Zgadza się. Dokładnie Top Campi. No to musimy się tam udać jak najszybciej, żeby ubiec każdego, kto by nam potencjalnie próbował je sprzątnąć przed nosem. Myślę, że jak ktoś już próbował, to to, co zrobi, trzeba będzie pukać. Na szczęście mam pewien kontakt, mniej lub bardziej pomocny może się okazać w Konstantynopolu. Także zobaczymy, co da się zrobić. Może nawet będzie coś więcej wiedział o tych lokalnych zaginięciach. Kto to jest? Ujmę to tak, sprawy zawodowe Manny. I nie wtykaj na sobie swoje sprawy. To tak pół żartem, pół serio. Do Australii na coś takiego mówimy. Uważaj, bo kociej mordy dostaniesz. No dobra. No to co z tym symulakrum? Na razie, póki nie wiemy, co z nim zrobić, a bardziej jakie mamy opcje, jak dokładnie one wyglądają. Nie, nie, Manly pyta, kto go użyje. Nikt go nie użyje, to symulakrum trzeba zniszczyć. Nie no, poza tym nie wiem, czy dobrze... Nie wiem, czy dobrze usłyszeliście to, co mówił Prometeusz. Tak, dobrze mówiłem, Prometeusz? Tak, że tak, tak go nazywajmy. Korzystanie i zostanie strażnikiem tego czegoś, ergo wyciągnięcie mocy z tego, sprawia, że wszystkie przyszłe twoje pokolenia, że ich nie będzie. A w ten sposób, Ja sobie dość dobrze to przypominam. Ale on więc nie mówi jeżeli chciałbyś takiego, jeżeli dobrze pamiętam. Z tego co pamiętam, to on mówił, jestem, że... Jestem prawie pewien, że tak. Po zniszczeniu, jeżeli zostanie się strażnikiem tej mocy symulaku. No, bo... a co ci dają te okulary, jak nie przejąć moc symulakrum? Tylko najpierw trzeba je zniszczyć. Od tego zacznijmy. Uważasz? Tak uważam. W każdym z tych scenariuszy niszczymy symulakrum. Czy to na dobre, czy żeby przejąć moc, czy cokolwiek. Nie, jakby wydaje mi się, że nie mamy scenariusza, w którym składamy klocki do kupy i one wszystko jest fajnie. No dobrze, no ale jeszcze rytuał, jakieś inne gówna, no jakby wiesz, o co mi chodzi. Nad stołem chciałem zapytać, co to znaczy, że mówisz, że one już są złożone do kupy? Jakby to muszę ustalić. Nie, nie są. Sylwan, nie są? Nie, no nie są, przecież my je trzymamy. Nie, no bo myślałem, że one się tak samo połączyło z tego, co wtedy mówiłeś. Tak, ale się rozpadło, nie? A, w ten sposób, dobra. Myśmy to później z powrotem chowali po walizkach i ono się nie połączyło z powrotem i oby się nie łączyło z powrotem. Tak. No dobra, ja się pytam w takim razie teraz, czy łączymy te rzeczy ze sobą.
Nie, dopóki na pewno nie wiemy, jak je zniszczyć. Dlaczego nie w pociągu? Słuchajcie, ale dlaczego mielibyśmy w ogóle je łączyć? Po jaką cholerę? Czy ktokolwiek jest tutaj załączeniem go oprócz Manliego? Manly jest kultystą, to już wiem. I nawet się nie kryje z tym specjalnie. On ma obsesję na punkcie okultyzmu i naprawdę, biorąc pod uwagę jego podejście do tych kwestii nadprzyrodzonych i magii i rytuałów, to ja bym trzymał to jak najdalej od niego, bo... Szczerze powiedziawszy, to ty statystycznie sięgnąłeś najczęściej po symulakrum. Ani razu z nim. Ale nie ma otwarcia takich zapędów, ja jak ty. Ja to odchorowałem tylko. Dobrze, ale jakby... Nie, nie będziemy łączyć tego symulakrum, dopóki, tak jak Antoine powiedział, nie dowiemy się, jak się tego pozbyć, bo nie wiemy, co się stanie, jak to gówno połączymy. To jest jedna rzecz. Powinniśmy sprawdzić, moim zdaniem. No, ale jak nie wiesz, jak to zniszczyć, to co? Ale nie, empirycznie, bo już słyszeliśmy, jak się to kończy. Jak się okaże, że symulakrum będzie, kurwa, żywym zgniataczem i urwie ci głowę, ale a my nie będziemy wiedzieli, jak to zniszczyć? Że symulakrum już raz było połączone w naszej obecności i rozpadło się samo. Bo nie miało głowy, może dlatego. No to może nie wkładajmy mu głowy, tylko spróbujmy połączyć ale te po części. Co? Po żeby co? Sprawdzić, z czym będziemy musieli się zmierzyć później, po to. Ale nie wiesz, z czym będziemy musieli się zmierzyć. Się dlatego chciałbym się dowiedzieć. Zakupujesz się ogniem. Przynajmniej z perspektywy Kstura. Mają więcej odpowiedzialności. To bym raczej myślał. Szczerze powiedziawszy, Renard, ty się kryjesz cały czas w cieniu tutaj i przemykasz chyłkiem. Rozumiem, że się boisz, ale Szewet, myślałem, że masz więcej odwagi, wiesz? Z tego, co słyszałem i z tego, co znamy się, do tej pory wykazywałeś się niczym innym i tylko odwagą. A teraz nagle obleciał cię strach. Na karku. Ja wiem, że masz łeb na karku i właśnie ten łeb powinien ci podpowiedzieć, ale że powinniśmy najpierw sprawdzić, po jakim gruncie się poruszamy. Dlaczego nie chcesz tego zniszczyć i mieć tę samą moc, to samo... Ja nie powiedziałem, że nie chcę z tym nic zrobić. Ale wtedy może być za późno. Wtedy może być za późno. Słuchajcie, a jedliście tę wątróbkę w ogóle? Jest bardzo dobra. Szewet, powiedz, czy chociaż raz źle wam doradziłem. A kiedy ty nam doradzałeś? Cały czas wam doradzam, do cholery. No, to prawda, miałeś kilka dobrych pomysłów. No tak samo ja rozumiem, że jestem jakby tutaj najkrócej z was. I macie pełne prawo jakby mieć ograniczone zaufanie do mnie, ale wydaje mi się, że do tej pory wykazałem się uczciwością, przejrzystością i służyłem wam tylko w ten sposób, że w efekcie wychodziliśmy z opresji cało. Zastanówcie się nad tym, co mówię. Masz rację, jeszcze na nikogo z nas, przynajmniej oficjalnie, nie rzuciłeś żadnej ze swoich mambo-dżambo sztuczek. 100%. Brawo, Edward. Spróbujcie też tych ziemniaków, tej sałatki ziemniaczanej. Myślę, że jest bardzo dobra, a myślę też, że demokracja nie jest najlepszym ustrojem, ale najlepszym, co mamy, więc wolą większości. Na razie odłóżmy temat symulakrum, dopóki nie znajdziemy sposobu na zniszczenie jego. Ja patrzę tylko w oczy najpierw Edwardowi, a potem Luce, bo wiem, że oni są silniejsi i nie powinni się po prostu zachowywać jak chłopcy w krótkich majteczkach, ale już nic nie mówię. Jak za długo patrzysz mi w oczy, to cię pytam, czy masz jakiś problem? Nie, to była sekunda tylko, wiesz, takie porozumiewawcze spojrzenie, czyli może poszukiwanie jakiegoś... Czyli za długo. Tak. Ludzie ginęli za mniejsze rzeczy. Było sekundę za długo po prostu, nie? Słuchajcie, słuchajcie, tak to wygląda. Te rozmowy między wami stają się coraz bardziej napięte. Jakby tego nie ująć, jest jakaś kość niezgody. Jest tutaj jakiś temat, który cały czas buduje napięcie, różne zdania. Siedzicie, jecie, pyszna wątróbka, pyszne foie gras, pyszne wino, pyszny flan na deser. Ale tak patrząc po sobie, znowu ta rozmowa gdzieś tak przycichła, przysiadła, nie?
wiecie, że różnie to może być teraz, kiedy części symulacrum są razem. No właśnie. Ale nic, ale idziecie w końcu spać, bo wiecie, że no nie z samego rana, ale o godzinie 12:30 dotrzecie do Konstantynopola. Dotrzecie do Konstantynopola i tam może stać się już wszystko, bo wiecie, że jakby nie patrzeć, to właśnie tam, logicznie rzecz biorąc, kultyści są najsilniejsi. To tam jest Selim Makriat. Nie wiecie, czy główny zły, ale przynajmniej na razie chyba najpotężniejsza ryba w tej stawie, w tym stawie, ze wszystkich ryb, które do tej pory poznaliście. I sądzę, że gdzieś ten odgłos kół pociągu, co jakiś czas cichy dzwonek usypia was, kołysze was do snu i w końcu zasypiacie. Ciche nuty. Tam trochę głośniejsze. One was obudziły. Otwieracie oczy i z wagonu restauracyjnego słyszycie, jak ktoś w środku nocy, jakby nie robiąc sobie nic z tego, że może obudzić tych, którzy śpią, gra na pianinie, które jest tam położone i cały czas brzęczy wam to w uszach. Próbujecie może zamknąć oczy, ale to jest zbyt głośne, za bardzo gdzieś brzęczy wam w uszach, byście mogli zasnąć. Ktoś po prostu nie interesuje się ciszą nocną, jakby nigdy nic. Gra utwór Camila Saint-Saëns, Dance Macabre. Wstaję w końcu. Z całą pewnością do niego. Bezpośrednio. Bezpardonowo. Kurwy synu jeden, w nocy gnoju będziesz na pianinie grał? Mhm. Jeszcze jakby grał do rytmu. Ci, którzy zostają, słyszą, że drzwi się otwierają i wychodzą, wy też jesteście razem w tych przedziałach. Wychodzicie wszyscy razem, czy ktoś zostaje, jakby nie interesuje się? Ale ja się też ubieram, żeby mieć w razie czego broń przy sobie. Ja idę w szlaf mycy. Zostaję z tyłu, bo mam takie jakby déjà vu, jeśli chodzi o wszelkie dywersje i poczucie, że jak to jest, wiesz, no ja też nieraz tak robię, że jak zwracam uwagę w jednym miejscu na coś, to robię coś tak naprawdę w drugim, więc myślę od razu, wiesz, czy symulakrum jest zabezpieczone i wiesz, i upewniam się po prostu, idę się upewnić, że tam nikt nie próbuje nam go znowu gwizdnąć, odwracając naszą uwagę. Dobrze, Fieri zostaje na razie na tyłach, sprawdza, czy wszystko w porządku, bo faktycznie ktoś jak może... Jak widzę, że on zostaje, to ja też chyba zostanę, bo ma rację. Więc tak właśnie wygląda paranoja, kiedy ktoś gra na pianinie. Wszyscy biorą broń, obawiają się dywersji, obawiają się ataku, że ktoś jest po prostu pijany i gra, po prostu ktoś chciał zaimponować dziewczynie. Ależ wy żyjecie w innym świecie, wy nie żyjecie w takim świecie już od paru tygodni. Edward, Manly, Luca. Wchodzicie do wagonu restauracyjnego i widzicie na podłodze dwa ciała. Jakiegoś mężczyzny w garniturze i jakieś kobiety. Blade, z dziurami w szyi. A przy pianinie widzicie mężczyznę odzianego w surdut, który 150 lat temu był piękny, teraz zaś jest podarty i brudny. Wystaje spod niego falbanka i hrabia Fenalik z wielkim znawstwem uderza następne klawisze. Uśmiecha się na wasz widok. I tak was powitał, cały czas grając Dance Macabre. W końcu przyszedłeś tu? Nie znudziło ci się zakradać do nocy
Znaczy po nocy do nas jak pies? Jakby wiesz, lekko się odchyla. Znaczy jak nocny kochanek. Czyli nie muszę się przedstawiać, rozumiem. Mówi takim grobowym, ochrypłym głosem. Mister Fenalik, przecież nie ciężko zapomnieć się... taką mordę. Nie spotykamy się po raz pierwszy. Hrabia Fenalik. Dla ciebie, szczurze, hrabia. Mister Cage, możesz tak się do mnie zwracać. To skoro jesteśmy tutaj wszyscy, może usiądziemy i porozmawiamy. Dajcie mi symulakrum. Hrabio, wydaje mi się, że za wcześnie jeszcze na to. Poza tym, dlaczego mielibyśmy ci je oddawać? Bo was zabiję. Czasem było... Kurwiu niemyty, sam zebrać. Po co? Jak takie szczurki, wypuszczam jak wy, przodem. Roboczo, wszystko. Patrzy na was spod znad tego pianina. Dzieci. Jedzenie przyszło. Widzicie, jak dwójka martwych ludzi zaczyna wstawać. Nie są martwi ludzie, to są dwa wampiry. To zanim wstanie, to od razu dobiegam do jednego z tych ciał i pakuję. No, po prostu uderzam w nie, nie? Mhm. Dobrze. Zostaniemy przy tej inicjatywie, którą mieliście. Ale ty, Luka, działasz pierwszy, więc śmiało, rzucaj. Trudny sukces, wiesz, to coś się unosi i z nadludzkim wręcz refleksem, tak ci się wydaje w pierwszej chwili, próbuje tego uniknąć i się jej udaje, wiesz. Tam, gdzie on był, teraz go nie ma. Tego młodego wampira, który wstawał. Wampirzyca również się unosi, a hrabia Fenalik się nie przejmuje. Jesteście tego pewni? Jak mówiłem, hrabio, wydaje mi się, że nie powinniśmy eskalować w tej chwili tego, a na symulakrum przyjdzie jeszcze czas. Dobrze o tym wiesz, że powinniśmy najpierw dotrzeć do Konstantynopola. Cały czas gra. Uśmiecha się do ciebie. Za moich czasów, jak ktoś w Płazji nie słuchał tego, co do niego mówiłem, to mój wierny służący bił go rózgą tak długo, aż tamten umarł. Nie mam służącego z rózgą, ale coś się wymyśli. A nie lubię się powtarzać, szczególnie do plebsu. Przynieście symulakrum. Dobrze. Ja wycofuję się. Tak patrzę na Edwarda. Nie, ja korzystając z tego, że ty wszedłeś tam w starcie, chciałbym ci pomagać, więc skoro ta istota uniknęła twojego ciosu, to ja gdzieś tam wychylam się z półmroku. Prawdopodobnie skoro to wampir, to i tak mnie widzi. Ale wychylam się ze szponem zawsze na palcu, próbując przeciąć jakiś witalny punkt na ciele tego wampira, z którym zwarcie wszedł Luka. I słyszysz, wiesz, i kiedy robisz krok do przodu, słyszysz: nie tak szybko, doktorku! I widzisz spojrzenie hrabiego Fenalika. Spojrzenie, które ci mówi: jesteś moim sługą. Rzuć na moc. Nie dzisiaj, panie hrabio. Może wyrzuciłem 0-1. Nie wyrzuciłem 0-1. Pokazuję mu środkowy palec i rzucam się na tego wampira. Aha, no to rzuć w takim razie na bijatykę. Hrabia Fenalik z trzaskiem zamyka wieko pianina i wiecie, że gra się skończyła. A w zasadzie jedna gra się skończyła.
a druga się zaczyna. Rzuciłem trochę wcześniej i mam zwykły sukces. Mhm. Dobrze. To już nie może drugi raz unikać, więc rzuć proszę na obrażenia. O, tak. Luka, rzucam ci porozumiewawcze spojrzenie, że to być może nasze ostatnie rodeo. Wiesz, to coś zrobiło krok do tyłu, wiesz, rozerwałeś jakby tutaj na strzępy. To jest bardzo podobny atak jak na tamtego kultystę. U normalnego człowieka trysnęłaby krew, u tego widać tylko porozrywane fragmenty skóry. To coś wciąż stoi. Wciąż stoi takie schylone, skulone, to coś było jeszcze niedawno dystyngowanym dżentelmenem, a teraz to porusza się jak taka pacynka sterowana z góry sznurkami. Tak jakby za wszystkim stał hrabia Fenalik. Manli, ty wiesz, słyszysz, że tam zaczęła się walka. Fieri, Antoine, wy słyszeliście jakieś gardłowe okrzyki jakiegoś człowieka. Zaczęliście się obawiać, może nawet już się zastanawialiście, czy tam pójść, czy nie, ale wiecie Manliego, który się wyłania. Co się dzieje? Więc ja biegnę, wiesz, ile sił tylko, żeby zawiadomić chłopaków, że to może być ostatnie rodeo Eda. I Fenalik tam jest, wraz z dwoma pomocnikami, żąda simulacrum. Come on. Sylwan. Ja tak szybką kalkulację mam, jakby jak pokonać wampira i to takiego, żeby on nie wrócił i czy to jest w ogóle możliwe? Łączyć simulakrum. Nie masz pojęcia. Może po prostu wystarczy go, wiesz, porąbać jak człowieka, nie? Po prostu dostanie tyle razy uderzenia, że już nie będzie mógł wstać, ale czosnek? Ale kołek osinowy? Nie bądźmy śmieszni. To działa na rumuńskie wampiry z Transylwanii. No to chodźmy, pomóżmy im. Ja patrzę na Antoana i mówię mu, słuchaj, potraktuj go tym rubinem, tak jak ostatnio. Tak zrobię. Manny, chodź ze mną. A ja zostanę. No co, idziemy? W walce i tak się na nic nie przydam. Mhm. W międzyczasie Luka, ty uderzyłeś pierwszy, to się cofnęło. Potem Edward poprawił i poprawił skutecznie. Robia Fenalik przed chwilą trzasnął wiekiem. Wiecie, że żarty się skończyły. Że żarty się skończyły i hrabia Fenalik nie będzie raczej zbytnio dawał wam jakiś forów czy czegokolwiek. Ale dostrzegacie, że zmienia się w mgłę, że tak jak to hrabia Fenalik ma w zwyczaju, znika. Tylko wy, Edward, ty, Edward i ty, Luka, czujecie taki świst nad swoimi głowami. I dobrze wiecie, co hrabia Fenalik zamierza. On poleciał w stronę pozostałych. No, a konkretniej pewnie raczej symulakrum, bo Antoine ani Thierry go szczególnie nie interesują zapewne. No tak, ale są w tej samej lokalizacji. Jak on nas mija? Momencik, Edward jest pierwszy. A te istoty jeszcze stoją, te one wampiry? One stoją i one za chwilę na was skoczą. Dobrze. A czy w logice tego świata, jakby tu się pojawiło słońce, to by wyrządziło im jakieś szkody? No czy tego nie wiem? Na mity, który... Kurczę, to... znaczy nie rzucam, bo się na tym absolutnie nie znam, to sobie kalkuluję, czytałem kiedyś jakąś powieść o tego typu istotach, więc zignoruję to. Pozostaje mi dalsza próba obalenia przeciwnika, bo nawet jeżeli to nie krwawi zbyt obficie, to na pewno da się na przykład uciąć rękę, głowę, a bez głowy ciężko jest cokolwiek zrobić. Więc uderzam. Atakujesz po prostu. Sukces. Tak. Ta istota próbuje się odsunąć, ale nie udaje jej się to. Jesteś wyjątkowo zabójczy w tym układzie i cóż, rzucaj na obrażenia. A pytanie moje jest takie, czy pociąg dalej jedzie? Pociąg cały czas jedzie, tak. To czy ten mój atak jest w stanie zepchnąć tego wampira gdzieś bliżej okna, drzwi, żeby go wyrzucić z pociągu? Jesteśmy w tym
wprawieni z Luką. Mhm. Wiesz co, jak najbardziej, słuchaj. Jakby odepchnąłeś go i w następnej turze będziesz mógł próbować jakoś pocisnąć ten wątek, że on stoi tuż przy oknie, nie? Poleciał stół, krzesła i wiesz, tutaj zaczął się robić bałagan, a co nie w tym momencie najważniejsze i wiesz, to coś stoi przy oknie w tym momencie. Ale teraz Łukasz... właśnie te wampiry, bo lecimy według inicjatywy, tak jak był kiedyś Piotr, tak teraz są wampiry i one śmieją się. Śmieją się, bo kolacja przyszła. Kolacja jest zawsze przyjemna, jak można ją upolować. Edward. Jest to celne uderzenie. Jest to celne na razie w twoją stronę drapnięcie. Wiesz, to coś jest wampirem i chyba jak jest wampirem, to od razu ma długie pazury, nie musi ich zapuszczać, nie musi nie strzec tych pazurów przez długi czas, tylko od razu ma długie pazury i po prostu to coś chce pokazać ci, jak łatwo cię rozpruć. Czy mogę to kontrować? Możesz, ale musisz mieć trudny sukces. Spróbuję. To ma pazury, ja mam złoty szpon, wszystko się zgadza. Ale nie w tej sytuacji. Absolutnie nie. Absolutnie nie i niestety chciałeś za szybko to wszystko rozegrać. Zdecydowanie za szybko i otrzymujesz 7 obrażeń. 7 obrażeń, kiedy czujesz, jak te pazury przecinają cię tak naprawdę gdzieś od obojczyka ku sercu. Pęka koszula, czujesz krew, czujesz ból, kiedy to się przeora się to przez twoją skórę. W międzyczasie Luka, wampirzyca jest bardziej niecierpliwa i wampirzyca od razu chce cię ugryźć, wessać się w ciebie i skosztować tej życiodajnej wite, która jest w tobie. I jest to zwykły sukces. A ty masz fumbla przy kontrowaniu. Zatem wiesz, w zasadzie skoczyłeś pod jej uśmiechniętą od ucha do ucha gębę. Kiedy ona cię chwyciła tak... zachciało się malinki. Tak, kiedy tak delikatnie jakby cię wzięła, jakby chciała za tobą zatańczyć i czujesz te kły, które wbijają się gdzieś w bok twojej szyi, w zasadzie prawie blisko karku, i czujesz, jak ta krew sączy się z ciebie do niej. I otrzymujesz, jeśli chodzi o obrażenia, 3 obrażenia, ale oprócz tego ona wysysa krew, więc wysysa to, co w tobie jest w tym momencie najbardziej drogocenne. Więc tracisz 8 punktów siły. I możesz zginąć zarówno, jak twoje punkty wytrzymałości odpowiednio spadną, ale też jeśli twoja siła spadnie do zera. Okej. Antoine, biegniesz, widzisz, że tam trwa walka i nagle czujesz taki świst nad swoją głową. No, co domyślam się... Ja znam tę mgłę, krótko mówiąc, bo wielokrotnie ją widziałem i no, odwracam się napięcie i próbuję kamieniem, sercem kochanków trafić tego skurwysyna. No to rzucaj na moc. I to może być ważny rzut. Zobaczymy. Sukces! No to rzucaj K10. Niestety tylko 3. 3, więc wiesz, czerwony promień uderzył i hrabia Fenalik, wiesz, tak się obrócił, jakby wypadając z takiego lotu, widzisz, że był w postaci nietoperza i jakby przeszedł do tej znowu swojej normalnej, zwykłej, potwornej formy i widzisz, jak jeszcze nie dotarł do Fieriego i do tego przedziału, gdzie macie symulakrum, ale widzicie, jak po prostu ty, Antoine, i ty, Manly, bo ty, Fieri, sądzę, że tam raczej jesteś wewnątrz tego przedziału i strzeżesz symulakrum, widzisz, jak wpada
do jednego z przedziałów. Po prostu wywalił drzwi i wpadł tam. No to, biegniemy za nim. Luka. Próbujesz się wyrwać? Czy coś innego? Próbuję jej zajebać, a nie wyrwać się. Okej, okay, to w takim razie wyrywał. Rzucasz z kością karną. Z kością karną, tak? Dobrze. Jest to sukces. Ona wiesz, jakby cały czas wgryzając się w ciebie, próbuje po prostu na tyle się odsunąć, żeby twoja pięść ją nie dosięgła, jakby obraca się wokół twojej osi i zobaczymy, czy będzie szybsza ona, czy ty. No i niestety, ona też ma sukces. Zatem wiesz, to nie jest prosta sprawa. To nie jest prosta sprawa, kiedy wampir się w ciebie wgryza i wysysa z ciebie wszystkie siły witalne. Manny. Ale odrzuciła się od tego wysysania, czy... Nie. Manly, widzisz, no zobaczyłeś właśnie Antuana, który strzelił promieniem, hrabiego Fenelika, który upadł jakby z tego lotu i wpadł do czyjegoś przedziału. Nie no, jedyne co mogę teraz zrobić, to przepuścić Antuana, żeby kurczę atakował dalej tym rubinem. Albo się pomóc. Czyli się usuwasz. W jaki sposób mam pomóc? I na razie zostajesz tutaj w tym miejscu, właśnie pomiędzy tymi dwoma miejscami, pomiędzy Fenelikiem a tymi dwoma wampirami. Tak? No, Manny, tak? W sensie Antuan. Jak się. Czy zostajesz w tym korytarzu, czy gdzieś idziesz w którąś ze stron, nie? Ja jak krzyczę ewentualnie do ciebie, jak widzę, że jesteś niezdecydowany, strzelaj lub użyj zaklęć. Nie mam żadnych zaklęć. Dobra, ja panom chyba pomogę z tymi wampirami. Mogę spróbować na przykład strzelić do jakiegoś, który ewentualnie nie jest jeszcze przyssany do nich, nie? No to Petalika, ten jeden wampir, strzelaj, który walczy z Edwardem. Dobrze, no to strzelaj do tego wampira. Poszło? Sukces, 6 obrażeń. Widzisz, że ten wampir dostał kulę gdzieś pod żebro, ty Edward, ty najlepiej to widzisz, i gdzieś się tak osunął, nie? Już ledwo co stoi, nie? Ledwo co? To jest bardzo prosta sprawa, żeby za chwilę go wykończyć, żeby właśnie uratować się od jednego z tych potwornych istot. Ale w międzyczasie hrabia Fenalik. Widzisz, Antoine, jak hrabia Fenalik, najpierw słyszysz taki śmiech, taki podły, wstrętny śmiech. Widzisz, jak hrabia Fenalik wyłania się z tego przedziału, do którego wpadł i trzyma w zasadzie tak jak tarczę, jak zasłonę młodą dziewczynę, 19, maksymalnie 20-letnią. Ty wiesz, że wiesz, promień to nie jest pistolet, że możesz spróbować przycelować. Jak strzelisz w niego promieniem, to po prostu sprawi, że ta młoda, przerażona, na wpół śnięta dziewczyna spłonie żywym ogniem. I idąc powoli, tak jakby jest tak do ciebie bokiem, on jakby tak bokiem idzie, nie? Żeby też się nie odwracać tyłem w stronę tego przedziału, w którym jest Fieri. I ty, no. Fieri, też zaczynasz widzieć wyłaniającego się hrabiego Fenalika, który trzyma tą dziewczynę, która jest, wiesz, on ledwo jest do mnie żywa plecami. I nie, właśnie mówię, nie jest plecami, tylko idzie jakby bokiem. Bokiem. Wzdłuż przedziału. Dobra, więc jest do ciebie jest przodem, a do Antuana jest bokiem. Co powiesz na to, że załóżmy w lewej. Poczekaj, teraz jeszcze nie jest twoja runda. To była runda hrabiego Fenalika. Tak, Edward. Ja mogę coś zrobić? No dobra, bo Fieri, teraz ty jesteś, no. To ja w tym momencie, korzystając z tego, że on jest jakby, wiesz, stoi i trzyma ją po prostu oburączy, puszczam takie, wiesz, porozumiewawcze spojrzenie Antuanowi. Antuana nie widzisz, bo Antuan jest jeszcze dalej. Aha, nie widzę go. Nie widzisz. Ale on się, przed kimś się zasłania tą dziewczyną. Aha. Prawda? Więc ja w tym momencie robię sus do sznurka, do tej wajchy hamulca bezpieczeństwa. I z całej siły pociągam tym, żeby to szarpnęło. To nie są takie czasy. Nie sądzę, że jest w każdym przedziale hamulec bezpieczeństwa. A jest tam koło to takie
przejściu, bo były też takie koła obrotowe, którymi się używało tego hamulca, że coś takiego jest. Jeśli coś takiego jest, to jest raczej przy siedzeniu konduktora. I to jest tylko jedno w całym wagonie, nie sądzę. Dobrze, a co mam w takim razie pod ręką najbliżej? No masz wszystkie wasze rzeczy. Masz, A coś jeszcze z tych bagażowych takich? No bo to ja nie, bo to jest w tym momencie wagon bagażowy, tak? Nie, no jesteś w swoim przedziale, w tym, którym spałeś. Okej. No może dobra, to ja tam... Sahis. A jest, właśnie, jest tam ten sztylet, czy Luka ma go ze sobą? To jest dobre pytanie. Nie, no pewnie bym... Raczej go spał pewnie bym nie spał, kurwa, z tym sztyletem w szlafroku, no na litę z boską. Nigdzie nie nosisz w ogóle, Luka. Mhm. No dobra, no to sądzę, że gdzieś tam jest wśród tych rzeczy, widzisz ten taki fioletowy błysk wieli. Dobrze, w takim razie chwytam go, ale jakby nie wyciągając go z tej tkaniny, w którą on był zawinięty, w sensie, żeby nie brać go gołą ręką, bo jakby nie chcę tego ryzykować i... Szykuję się na konfrontację, ale jeszcze go nie używam. Dobrze. Po prostu go na razie trzymam. Dobrze. Edward, widzisz, że ten wampir, z którym ty walczysz, jest już bardzo osłabiony. Wystarczy jedno celne, dobre uderzenie. I on jest już przy oknie. To byłby zbyt proste, a chcę zapamiętać to doświadczenie na długo. Przypomina mi się, jak mój ojciec, mam za dużo flashbacków o moim ojcu ostatnio, zabierał mnie na północ Australii, gdzie polowaliśmy na krokodyle. I powiedział mi kolejną mądrą rzecz, którą tutaj zastosuję. Że drapieżnik jest najbardziej narażony na atak, gdy się pożywia. Więc wkładam sobie rękę w ranę i chcę mu wepchnąć moją dłoń w twarz, powiedzieć nażryj się tym i udław się tym i go w ten sposób wypchnąć, kiedy on będzie się pożywiał moją krwią, wyrzucić go przez okno, przez drzwi, cokolwiek tam jest. No to przeciwstawny test siły w takim razie. A nie może być walki wręcz? Wiesz co, no to raczej musisz mieć siłę, żeby go wypchać, to jest dość proste. To czy go chwycisz, czy nie, tutaj nie ma dużego znaczenia, nie? W taki sposób to robisz, że... Dobrze. Bardziej sposobem to zrobić, nie? Niż jakimiś, wiesz, zapasami, czy czymś takim. Dobra, to jak już w to poszedłem, jestem fatalny z siły, ale jak już to zadeklarowałem, to... Masz sukces. Nie najgorzej. On ma raczej coś bliżej pecha niż sukcesu. Trzask, szkło, koła pociągu szybko się obracające. Widzimy w takim spowolnieniu, jak ten wampir wypada przez roztrzaskane okno pociągu i te koła zabierają go w podróż dookoła świata. Obracają nim. Widzisz tylko po prostu strzępy, które gdzieś wzlatują znad tego koła. Widzimy to koło, czerwone jednolicie koło. Najpiękniejszy widok, jaki od dawna widziałem. Luka, tak, wampirzyca cały czas jest w ciebie wgryziona. Dostajesz jeden punkt, tracisz jeden punkt wytrzymałości i tracisz 4 punkty siły. I to była wampirzyca. Antoine. No to tak, on się nią zasłania. A czy tak. Z pistoletu byłoby łatwiej? Byłoby łatwiej, ale sądzę, że to poświęcisz tą turę na zmianę broni. Schowasz... A jakbym trzymał dalej w lewej ręce i w prawej sobie wyciągnął pistolet? No ale to wiesz, to wciąż jest jakby akcja, że musisz wyciągnąć w tym momencie pistolet i przycelować, bo nie są... Chyba, że chcesz strzelać od razu, ale wtedy jak jest porażka, to automatycznie trafiasz dziewczynę. Zróbmy tak, okej? Okay? Dobra, no to rzucaj z kością karną w takim razie. Dobra. Hops. Porażka. Wiesz co? Szczęściem ją uratuję, bo nie chcę, żeby zginęła. To jest 8 dobrze? Punktów, które musisz wydać. Szczęście. Spoko. I zobaczmy na obrażenie. Czy to mu w ogóle coś zrobi? 3 punkty. No 3! Wiesz, strzeliłeś gdzieś... Sądzę, że może nawet to się jakoś zrykoszetowało od ściany i... W jego dłoń poszło, nie? On ją jakby tak na chwilę zgiął, ale cały czas trzyma ją w żelaznym uścisku, tą dziewczynę. Czuje. Czuję to bez dwóch zdań, że czuję, ale widzisz, jak ta rana się po części powoli zrasta od razu.
Nie cała, ale po części się zrasta. To jest Antoine. Luka, cały czas jesteś we wgryzieniu, że tak to ujmę. No, spróbuję jej przywalić znowu, no. Czyż to jest... Urwa mać, naprawdę. Z kością kartą cały czas. Jeszcze raz rzuć. Masz zwykły sukces. Ona znowu, po prostu się kręcicie, jakbyście tańczyli no, jakiś naprawdę wesoły taniec. Och, ona ma 6. Cudownie. Ja pierdolę. Nie pytaj wampirzycy, jak szybko się rusza, bo nie nadążysz. Więc widzisz, że ten taniec śmierci, który rozpocząłeś, wciąż idzie nie po twojej myśli. Ona jest za szybka. Za szybko się obraca wokół ciebie, wciąż będąc wgryziona w ciebie. W zasadzie nawet nie wiesz, jak to się dzieje. Nie wiesz, jak to się dzieje, ale to się jakoś dzieje. Manly. Ona jest wczepiona w niego, nie? Aha. Więc podejrzewam, że jakoś, nie wiem, wisi mu na plecach, kurde, coś w tym stylu. No jest przyklejona do niego, jakby byli naprawdę świetną parą, która się bardzo blisko do siebie przytula. Słuchaj, no to czyli ja rozumiem, że to jest w ogóle, poza tym jesteśmy blisko, dosyć łatwy cel dla mnie, nie? Ale ja podobnie jak poprzednio, jeśli będziesz miał porażkę, trafisz w lukę. To w takim razie chcę wycelować i w głowę. Jeśli chcesz celować, to dopiero w następnej turze strzelisz z kością premiową. Dobrze. Dobrze, Mandy. Hrabia Fenalik się śmieje i patrzy na ciebie, Antoine, patrzy na ciebie, Fieri. Ani kroku. Niech nikt z was nic nie robi. Jeszcze jeden z was ktoś coś zrobi bez mojej zgody i zabije ją. Widzicie, jak przykłada kobiecie, tej 19-letniej dziewczynie, do gardła swoje szpony. Uśmiecha się. Zrobicie coś bez jego zgody. Od razu ją zabiję. Daj mi symulakru! Krzyczy do ciebie Fieri. Na tym kończy się akcja hrabiego Fenalika i zaczyna twoje Fieri. Wiesz co? Mnie przez cały ten czas zastanawiała jedna rzecz, mianowicie to, dlaczego on nigdy nie wziął tego symulakrum sam. I mam takie wrażenie, że on może wejść w jego posiadanie tylko jeśli ktoś mu je odda. Więc ja po prostu nie ruszam się z miejsca, jakby wiesz, nie stoję tam i wiesz, nie przekazuję mu tego symulakrum. Jasne. Nic nie robię, czekam aż on przyjdzie, wiesz, do mnie. Bo wychodzę, bo mam wrażenie, że z jakiegoś powodu, bo on by już dawno je wziął, on ma moc, on już ileś razy miał możliwość zrobienia tego i ani razu nie odebrał nam tego symulakrum sam z siebie, więc coś go musi przed tym powstrzymywać. Może tak. I ja mu tego symulakrum nie oddam. Edward? Zrobiło się zimno, wieje wiatr, wiesz, wpada przez to okno, ale wiesz, to może jeszcze bardziej cię rozgrzewa. Szlafrok mi łopocze na tym wietrze, szlafmyca prawie się zerwała z głowy. Luka, kończ ten balet i idziemy skończyć starego. I dopadam do niej i po prostu zacznę ją dźgać moim szponem tak spazmatycznie. I tutaj też, jeśli porażka, to dźgniesz Lukę, bo oni się cały czas obracają, jak koło pociągu prawie. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Ekstremalny sukces. Ona unika i nie udało jej się uniknąć. Więc Edwardzie, obrażenia. To są pełne? W takim razie, jeśli tak, to 10. A, tak, 10, dobrze. Wiesz, głęboko gdzieś wbiłeś jej, wiesz, tak bardzo ładnie w okolice serca. Normalnie jej serce by przestało bić, ale jej serce przestało bić parę minut temu. Czy zrywam ją z Luki tym samym? Nie, ona jest po prostu w niego wczepiona, jak kleszcz, nie? Jak kleszcz. To jest po prostu tak, że Luka musiałby się jakoś jej wyrwać, inaczej obrażenia sprawiają, że tylko ona może za chwilę umrzeć i wtedy przestanie się wczepiać, ale nie takim uderzeniem automatycznie jej nie odczepiasz. Ona cały czas jakby zsie twoją krew, ale sądzę, że ten moment, kiedy została za dziwka zaatakowana, sprawia, że napiła się już tej krwi tyle, ile sprawiło jej to przyjemności. To jest tak, że ona odczepia się i skacze na ciebie z pazurami, Edward. Skacze na ciebie z pazurami i śmieje się
masz wrażenie, taka napuchnięta od tej krwi. Krew spływa jej jak takiemu dziecku, które jadło dość, nieuważnie i po prostu jest całe ubrudzone, to na całe we krwi, śmieje się, jest teraz szybsza, potężniejsza i zdecydowanie bardziej rozeźlona. Więc Edwardzie. Czy ja mogę okazyjnie jej przypierdolić? Oczywiście, jak będzie twoja tura, to jak najbardziej. Ja się uśmiecham w jej stronę, wystawiam język, bo jestem ciekaw, jak smakuje krew Luki. To wygląda bardzo pewnie makabrycznie. Pierwszy atak jest to zwykły sukces. Czy mogę coś z tym robić? Na przykład kontrolować lub unikać? Możesz unikać. Jak unikać, to musisz mieć co najwyżej, co najmniej zwykły sukces, a jak kontrolować, to musisz mieć trudny sukces. To idę po kontrę. Mhm. I masz trudny sukces. I jest. No to rzucaj na obrażenia. Odwracam się, a w zasadzie odwijam się, przejeżdżając szponem po jej twarzy, po jej piersi, kwitując to, poszła won. Mhm. Wiesz, i poczuła ból, ale skacze na ciebie. Wiesz, jest teraz silniejsza niż była przed chwilą, więc może jeszcze raz cię od razu zaatakować. I już jej się w tym momencie nie udaje. Już w tym momencie jej się nie udaje. Wiesz, jest osłabiona, mimo tego, że jakby została wzmocniona i jej siły są większe, to jest bardzo mocno w tym momencie zaatakowana przez wszystkich. Jest kilkuminutową wampirzycą, więc jeszcze nie ma takich możliwości jak jej ojciec. Ale dobrze, ale dobrze. Antoine, słyszałeś bardzo jasny układ. No słyszałem i on powiedział, żeby nic nie robić bez jego zgody i dać mu symulakrum. Tak, widzisz, że Fieri stanął, nic nie robi. Sam je sobie weź. Co on na to mówi? Zaraz będzie jego tura, zobaczysz. Luka? No nie, no dobrze, skończyć tą farsę, kurwa, przy pianinie. No jest chuj po prostu. No to zaatakuj. Śmiało. Boże. Obniżę o 4 punkty. Okej, ale ona ma 2 ataki, więc może 2 razy unikać. Ale nie udaje jej się, więc Luka, no cała nadzieja w tobie. Kurwa. Głupia dziwka. Dobrze. 10. Powiedz, jak się skończyła ta walka? Słuchaj, ja myślę, że wiesz, ja się obracam się, łapię się za tą szyję, za tą rozkrawioną szyję, patrzę na tą krew, która ścieka, zaciskam pięść. Ty kurwo, jestem żonaty! I pakuję jej taką lepę po prostu w twarz. Głowa jej odskakuje do tyłu. Może odskakuje od Edwarda, bo rzuciła się na niego wcześniej. Pada na ziemię. Spluwam jeszcze na nią. Kurwa, gdzie jest jej stary? Manly, co robisz? To padło pytanie, gdzie jest jej stary, więc ja pokazuję tam. Antoine, Fieri, widzimy wasze oczy wpatrzone w hrabiego Fenalika, który przez przynajmniej ten czas jest trochę jakby gospodarzem tej sytuacji. Później widzimy czerwień. Jedną kroplę, drugą kroplę, trzecią kroplę, a później cały potok, cały wodospad krwi, kiedy hrabia Fenalik jednym sprawnym ruchem podrzyna gardło tej dziewczyny i tylko krzyczy: trzeba było być grzecznym! I skacze na ciebie, Fieri. Skacze na ciebie niczym drapieżnik. Wiesz co, z pazurami. To ja tak odruchowo wystawiam przed siebie ten nóż, tak wiesz, ale tak, żeby po prostu on był tak tuż przy mnie, wiesz, żeby on się praktycznie nawlókł na niego. Ja tu wiesz, ja nie Słuchaj, umiem walczyć. 5 ma ekstremalny sukces, więc jeśli chciałbyś mieć sukces na kontrataku, musisz wyrzucić 0-1. Możesz też próbować unikać. Wiesz co, no spróbuję uniknąć. Śmiało. Musisz mieć ekstremalny sukces niestety na uniku. A na uniku też musi mieć ekstremalny. No to nie wiem, czy już chyba ci nie lepiej... Znaczy na kontrataku 0-1 musiałby mieć. Tak, 0-1. 0-5, więc to nie robi dużo różnicy.
Wiesz, to jest na tej dawaj, zasadzie, już że... mnie się raz udało, tobie też się musi udać. Dawaj, dawaj. A co, uniknąć czy kontratakować? Kontratakuj. Ja będę na 0-1. Ja będę kontratakował, no bo to jest 4% różnicy, no. I tak by nie wyszło, gdyby nie wyszło. Niestety, wiesz, po prostu... Może nawet by ci się udało, tak od strony czysto technicznej. Nawet ten nóż był w dobrej pozycji, ale sądzę, że w ostatnim momencie drgnęła ci ręka, kiedy tak, zobaczyłeś, wiesz, jak ta ja nie bestia... Walczę, więc to jest jakby normalne, że tutaj... Poza tym ja się boję używać tego noża, tak czy inaczej, nie? To jest, we mnie jest jednak ta niechęć do tego. To prawda. Czujesz przepełniającą ci nienawiść, kiedy chwytasz ten nóż, ale nie zrobiłeś nim nic, więc jesteś w stanie tą nienawiść jakoś tak opanować, żebyś był cały czas sobą, Fierim Renardem, a nie jakąś nienawistną istotą, która będzie daleko od tego, kim jesteś w istocie. I otrzymujesz 14 punktów obrażeń. Kiedy no, on to po prostu... jest jakaś taka, to jest ciężka rana u mnie. No, to jest kiedy... ponad połowa. To prawda, więc będziesz dość w ciężkim stanie, jeśli wytrzymałem i spadnie ci do zera. Niemniej... Wiesz co, ja jeżeli... Jedna rzecz. Jeżeli ja poczułem taką falę nienawiści, która mnie ogarnęła w momencie, kiedy ten nóż gdzieś tam trzymałem i ten, to było coś, to było dla mnie tak obce i tak wstrząsające uczucie, że ja go upuszczam po prostu. Mhm. Upuszczam się na wdęk, nie? Wiesz, nie będę go używał, nie chcę go używać. Mhm. W międzyczasie no, bo, widzisz, że... Wiesz, że to się mogło ze mną stać. Że ta rana, którą zadał, ta bardzo płaska rana, którą Antoine zadał ze strzału, jest już praktycznie całkowicie zrośnięta. Ty tak zauważysz w ostatnim momencie, Fieri. I teraz twoja runda jest. Twoja runda, jesteś w przedziale razem z Krabią Fenalitą. No, będę usiłował, wiesz, wymknąć mu się, wyślizgnąć się stamtąd po prostu. To jest ciasne pomieszczenie, ale jestem zwinny, bez rzutów, więc będę... Bez rzutów, o jemu nie chodzi o to, żeby cię zabić. To jest symulakrum, tu jest jego miłość, tu jest to, czego on pożąda, więc jakby, jeśli ty chcesz uciec, to on po prostu ale robi wiesz, na zasadzie uciekaj. Ale wiesz, ale ja to spróbuję zgarnąć przy sobie, wiesz, za sobą po prostu, wiesz... A, no to w takim razie to już nie będzie to takie łatwe, także... No nie będzie łatwe. Rzuć w takim razie na zręczność, to będzie przeciwstawny rzut przeciw jego sile, bo on po prostu chce cię jakby, wiesz, jakby stanąć w tych drzwiach, to jest bardzo wąskie tutaj, więc on musi mieć porażkę, żeby tobie się udało. I zaraz ci powiem, czy ma porażkę, bo on ma siłę dość dużą, mimo... No nie, on ma siłę 160, więc jakby ci to powiedzieć, po prostu odbiłeś się od niego jak od ściany. Także Fieri, niestety, wiesz, stoisz w tym symulakrum, ty sądzę, że je właśnie trzymasz i po prostu, wiesz, odbiłeś się, on patrzy, jego wzrok mówi Edward? Stary, gdzie jest jej ojciec? Dopadło, tak, Luka zadał pytanie właśnie. Ojciec, Fenalik. Wiesz, że poleciał gdzieś dalej. Ponieważ idę pierwszy, idę w kierunku tych odgłosów wszystkich, zastanawiam się, czy jestem w stanie dojrzeć ten nóż, bo powiedziałeś, że oni są w przedziale? Mhm. To jest dość wąska przestrzeń. Więc jak chcesz tam wejść na trzeciego, to wejdziesz tam na trzeciego, już nikt więcej się tu nie wpakuje. I widzisz to ciało. To ciało, które... Antoine, wiesz, że to jest coś, co będzie ci się śniło. Ty, Fieri, też wiesz, ale nie macie jeszcze czasu, żeby się nad tym zastanawiać. I Edward, ty wszedłeś tu jako trzeci i ta przestrzeń jest już zamknięta dla wchodzenia, dla kogokolwiek. To jest wąski przedział w pociągu. Rzuć w takim razie na zręczność, Edwardzie. Czy w całej tej szamotaninie uda ci się podnieść z podłogi Mims Sahis? Mhm. Ja jak przechodziłem, widziałem ciało tej dziewczyny. I widziałem minę Antoana, jeszcze dodam, ale ja spojrzałem na tę dziewczynę jak na walizkę leżącą na podłodze. I z gracją baletnicy albo ze zręcznością kota schylam się po to wyjątkowe ostrze. Jesteś tam uzbrojony, czujesz gniew i nienawiść, ale nie boisz się, sądzę, jej tak samo jak Fieri się bał. Ale resztę będziesz mógł zrobić później. Wampirów już nie ma. Antoan. No co teraz, jak Fenalik jest zajęty Thierrym, to w sumie z całą nienawiścią, jaką mam w sobie do niego za to, co zrobił, strzelam do niego tym kamieniem tego promienia. Aha, rzuć na moc. Czy to pomoże mi to, że jest zajęty Thierrym i tak się na nim skupił? A wiesz, to jest moc, to jest... Ty nie rzucasz, czy celnie w niego uderzysz, tylko czy uda ci się pokierować mocą. Te emocje, to wszystko, co się we mnie dzieje, mi w tym pomoże.
Wiesz co, ty możesz, to, w tobie mogą być różne w tym momencie emocje, możesz być zarówno wstrząśnięty, jak i wściekły, więc to ci i pomaga, i przeszkadza dobra, zarazem, dobra, więc rozumiem. Wiesz. To zobaczmy. No, porażka. Ale wiesz co, ja jeszcze mam trochę szczęścia, no kurde, ja jeszcze mam trochę szczęścia. Jesteś pewien? 9 punktów jestem szczęścia? Pewien. Dobrze, jestem no to rzucaj K10. Albo teraz, albo nigdy. 8. 8. Promień trzasnął, uderzył. Hrabia Fenalik lekko się zgiął, ale to nie jest coś, co takiego potężnego wampira, jak on może załatwić. To nie jest coś, co sprawi, że on od razu ucieknie z podkulonym ogonem. Luka. Zakładam, że ja już tam nie jestem w stanie wleźć na czwartego. Nie. Jakby oknem na przykład przejść, kurde, po dachu? Nie. Nie. Słuchaj, ja myślę, że może jeżeli będzie przedział, ten, z którego ja na przykład wyszedłem, to złapię za pistolet, który tam jest. I spróbuję przycelować i strzelić w tego Fenalika. Porażka, trafiasz jednego ze swoich towarzyszy. To jest bardzo wąsko. Nawet jak bardzo. Przyceluję, tak? A jak przycelujesz, to strzelisz dobra. Dopiero w następnej rundzie. Z kością. Aha, no dobra, nie, no to strzelę w tej, nie, no bez jaj, no to... Porażka. Ja pierdolę, po prostu co to za gówno jest rzut? 3 punkty tylko. No to... Słuchaj. Aha, ale 3 punkty, tak? Dobrze, no okej, to 3 punkty zużyję. Dobra, bo to już się bałem, że nie mogę tutaj sobie rzucić. Kałuszemka. Tak. Jezus Maria. Naprawdę, 90 mieć w cesze i takie gówno wyrzucić to jest... Wiesz, ja mam podobnie. 5. Strzał. Ty brudny psie! Strzał. Wiesz, przebiło to jego poszarpany surdut, utkwiło gdzieś w środku jego ciała. Nie wyszła ta kula, ale wampir Fenalik wciąż stoi, wciąż żyje. Manly? Ja będę celował i chcę w głowę po prostu będę celować, nie? Wiesz co, sądzę, że korytarz też w tym momencie jest już zajęty, bo na korytarzu stoi Luka i Antoine. Nie wejdziesz trzeci na korytarz, żeby móc przycelować z pistoletu i strzelić tam do środka. Użyj mocy na nich. To jest totalnie bez sensu, ale mogę to zrobić. Okazuje się, że Fenalik ma 420 mocy. No na pewno ma więcej mocy, więc mój rzut jest bez sensu, nie? 17. 100. O kurwa! A jednak. I widzisz, że hrabia Fenalik znika. No to się spotka z naszym znajomym, najprawdopodobniej. No ale co, wyparowałeś go kurwa, czy co zrobiłeś? Ja myślę, że z Kasturem się może spotka. Co się tu do cholery stało? Ja trzymam ten jak nóż. Uratowałem was, jak ci się wydaje? Trzymam ten nóż w ręku i słyszę takie bardzo jak? Przyjemne dla mnie podszepty, żeby zatopić to ostrze w czyjejś piersi. I Thierry stoi przede mną. Ja to raczej leżę na podłodze, jakby trzymając przed sobą kurczowo te jedną z tych walizek, no bo kurczę, ja się ledwo trzymam na nogach, naprawdę. Bardzo poważnie oberwałem od niego. Bardzo mnie wiele kosztuje, żeby nie zażyć tej przyjemności użycia tego ostrza. Ale jeśli mogę zdecydować, to ostatkiem jakiejś siły woli oddam je właścicielowi, czyli Luce. No ja z kolei próbuję cię opatrywać, Edward. Ja gdzie ta kurwa? Tylko z kokainą. To tylko draśnięcie. Nic mi nie będzie, Antoine. I patrzę w stronę Manniego. Gdzie on jest? Nie ma. Ale gdzie jest? Gdzie jest? Jest na zielonym pastwisku nad jeziorem. Może? Co, wysłałeś go do Prometeusza, czy co? Być może obie te rzeczy, no. W nas tak wierzysz, a w siebie nie wierzysz? Panowie, nie chcę nie mamy na to czasu. Dokładnie. Ale ja tu krwawię. A, Antoine, opatrz Thierry'ego, a my, Luka, pozbądźmy się ciała z korytarza.
No to by nie było znowu na idziemy, żeby wyrzucić to ciało, kurwa, przez okno. Znaczy, te, ja mówię o tej dziewczynie, którą zabił Fenrir. Ale słyszycie syrenę. Ja bym syrenę, tego wampira cholernie głośną syrenę pociągu, ale nie waszego pociągu. Jakiegoś pociągu, który jedzie z drugiej strony. Słyszycie powtarzającą się syrenę. Jadę. Szybko sobie gdzieś w głowie myślicie, że przez całą tę walkę nikt się nie pojawił, nikt się nie ruszył. Tak jakby wszyscy byli zahipnotyzowani, uśpieni. Tak jakby może nikt z przodu w lokomotywie nie panował, jak ten pociąg jedzie. Jakiś pociąg jedzie. Macie jakieś 10-20 sekund, za chwilę dojdzie do zderzenia. Czołowego zderzenia potężnych pociągów, rozpędzonych do 100 km na godzinę. Pociągu? Chcesz wyskakiwać? Nie no, Antoine, ja biegnę, słuchajcie, biegnę do lokomotywy. Te odgłosy są tak potężne, że nawet za bardzo siebie nie słyszycie. Antoine, ja ty wyskakujesz. Manny, potrafisz nas tam przenieść? To jest możliwe? Dobra, mogę spróbować. Sylwan. A co ty chcesz zrobić? Co znaczy chcę? Dobrze, jak Sylwan, przenieść? Sylwan. Ja biegnę do łącznika. Podsumujmy, jak my daleko jesteśmy od lokomotywy w ogóle i jak daleko jest to coś, co w nas prawdopodobnie zaraz uderzy? Nie zdążysz zatrzymać, wiesz, że nie zdążysz zatrzymać. Dobra, ja, słuchajcie, wagon, żeby nie powtarzać, podłączyć wagon, żeby nie powtarzać za bardzo. Biegnę do łącznika. Antoine, co robisz? Biorę symulakrum, biorę walizki. Okej, okay, Luka, co robisz? Czy dobiegnę do lokomotywy? Bo ja mówiłem, że idę tam do tej wampirzycy. Tak, ale nie zatrzymasz pociągu przed zderzeniem. A nie zatrzymam, tak? Dobrze, no to jeżeli wiem, że nie zatrzymam, to jest... Może wbiorę walizkę od Antoana w takim razie na łączniku i wypierdalam ją. I skaczę, kurwa, no co? Luka skacze. Mandy, co robisz? Czy jest możliwe, żeby odłączyć ten wagon od pociągu? Tak, żeby najpierw, jeśli dojdzie do zderzenia, żeby poszła lokomotywa z pociągiem, a nasz wagon jakoś mniejsze uderzenie przyjmie? Tak, ale na pewno jakieś uderzenie będzie. Tak, słuchajcie, nie. Ja już, Antoine, ja już od ciebie mam deklarację. Macie 10 sekund. Edward, co robisz? Ja chcę to robić. Biorę Renarda i będziemy wyskakiwać. Okej. Okay. Czyli ty, Fieri, dajesz się jakby Edwardowi ponieść, żeby wyskoczyć? Tak, ja w tej chwili, wiesz, no tylko żebyśmy wszystkie części symulakrum zgarnęli, no to tego pilnuję. Nie przez symulakrum. Niewiele więcej mam siły. Dobrze. Widzę, że zaczynasz myśleć o przedmiotach. Nie, ja odruchowo, ja to wiesz, ja akurat odruchowo robię, więc ten, natomiast... Trudny test na zręczność w przypadku Fieriego z kością karną ze względu na jego stan. Sukces. Nice. Znaczy nie, no, ale to musi być trudne, nie? Więc brakuje ci trochę do trudnego, nie? A, to jeszcze trudne. Nie, dużo. Tak za 30... 24. A to jak Edward mu pomaga, to ten coś, nie? Tam? Nie chciałem Edwardowi dawać utrudnienia, więc zostawmy tę sytuację, co? Rzucaj. Okay. 24 punkty szczęścia. Nie wydam aż tyle. No, Edward, Luka, rzucajcie. A ja też mam rzucać, tak? No, wyskakujecie, no to co? Możesz nie rzucać, możesz mieć automatyczną porażkę. Zwykłe, tak? Tak. Macie zwykłe sukcesy, no ale nie macie trudnych sukcesów. Więc, moi drodzy... A zwykłe są. Przykro mi, to jakby była porażka. Słuchajcie. To było tak, że ty, Luka, ty, Edward i ty, Fieri, wyskoczyliście. Powitała was na początku taka nawałnica wręcz wiatru i zobaczyliście gdzieś jeszcze kątem oka zbliżający się pociąg, który zwalnia, hamuje, iskry strzelają ze wszystkich szyn, ale za chwilę te dwa potężne stalowe giganty zderzą się ze sobą. I będzie wtedy bardzo źle. Upadacie. Obracacie się, nie panując nad sobą. To było jakieś zbocze?
na szczycie którego były tory, po prostu obracacie się i wiecie, że to zaraz może się dla was skończyć bardzo źle i otrzymujecie wszyscy 12 obrażeń. To jakiś kamień, to jakaś gałąź, no, to gdzieś ja coś naciągnęło. W tym momencie wydać szczęście, żeby przeżyć to. Nie, jeśli ktoś ci udzieli za chwilę pierwszej pomocy, to nie będziesz musiał wydawać szczęścia, bo umarłbyś od razu, gdybyś stracił tyle punktów wytrzymałości, ile masz maksymalnie. Jesteś teraz wyzerowany, więc jeszcze zgodnie z palpowymi zasadami ktoś może ci udzielić pierwszej pomocy za chwilę. Czyli albo Edward, albo Luka, sami potłuczeni, poranieni, mogą widzieć, że po prostu ty jesteś już nieprzytomny, ścięty, cały poraniony. No i właśnie tak mogą ci jeszcze pomóc. A jak tego nie zrobią, nie uda im się, to wtedy będziesz musiał wydać punkty szczęścia. Manli, ty podbiegłeś, wyjąłeś szybko tą taką zakrętkę, która trzyma. Wiesz, i zobaczyłeś, jak te pociągi się... Znaczy, ten pociąg jakby oddziela się na dwa różne składy. Zobaczyłeś, jak ta pierwsza część leci i te wagony wykolejają się na różne strony. Widzisz, jak coś się wygina, słyszysz straszliwy chrzęst stali i widzisz, jak jakiś pociąg, jeden z tych wagonów, który był z przodu, teraz leci do tyłu i uderza w wasz wagon i całą resztę tego składu. I poprosiłbym Manliego i Antuana o ekstremalne testy na zręczność. Ekstremalny łopat. Jakikolwiek będzie problemem. Dobra, no to zobaczmy. Porażka, sukces. Czujecie, jak lecicie z nóg, jak ten wagon wygina się i leci na bok. I potem jedyne, co pamiętacie, to ten straszliwy chrzęst gniecionej stali. Chrzęst gniecionej stali, który wiecie, że jeżeli przeżyjecie na dalsze lata, to nigdy nie zapomnicie tego straszliwego, potwornego dźwięku. Ale kostki są kostkami i mimo, że rzucałem większą liczbę kostek niż przy tych, którzy wyskakiwali, to wypadło 7. Otrzymujecie 7 obrażeń obaj. I wtedy, że tracicie przytomność, coś na was uderza, coś uderzacie, coś na was spada i was w tym momencie na razie ścina. A Edward, Luka, wy lądujecie na dole tego zbocza. Wszędzie jesteście poranieni. Tu właśnie gdzieś kamień, tu gałąź. Tu gdzieś jesteście potłuczeni. Coś jest wręcz może nawet zwichnięte, ale widzicie, że Fieri leży bez tchu na razie. Przynajmniej tak wam się wydaje. Choroba Luka. Co się robi w takich sytuacjach? No jak to co? No pierwszą pomoc, nie? I podchodzę do niego i próbuję mu... Nie wiem, rozdzieram po prostu, wiesz, mankiet, nie wiem, koszuli, czegokolwiek, tego szlafroka, który mam kurwa na sobie. Próbuję mu założyć jakiś opatrunek prowizoryczny. Nie wiem, bo ja wykonuję swoje polecenia, jest... żeby ci pomóc, jeśli to ma jakieś znaczenie. Na przykład jeśli mi mówisz, nie wiem, uciskaj mu klatkę piersiową, cokolwiek takiego. Trzymaj, to możemy... trzymaj tu go, ranę mu tak, sklejaj kurwa ze sobą, a ja go będę wiązał. Jeri, kurwa, nie zasypiaj! Halo! Z kością premiową, czyli rzuć jeszcze raz. O, okej. Okay. O Boże, mi się uda. Masz tyle samoc. Nie. 61. To jest porażka. Byłoby prościej, jakbym nie miał połamanych palców, kurwa, no. Wiesz, czujesz, że on odchodzi. Czujesz, że po prostu Fieri gdzieś wam znika. Fieri, no to teraz tak. Jeśli chcesz przeżyć tę sytuację, to musisz wydać wszystkie punkty szczęścia, które masz. No, to na tym się to skończy. Wezwij go. Fale go w ryj, żeby się ocknął. Moi drodzy, widzimy ten pognieciony pociąg leżący na boku Orient Express. Widzimy nieprzytomnych Antuana i Manliego gdzieś między tymi pogniecionymi ramami wagonu. Schodząc po ciemnym zboczu, widzimy Lukę, który desperacko próbuje ciskać klatkę piersiową Fieriego, który wydaje się już nieżywy, ale gdzieś widzimy, że palce Fieriego lekko drgają
i zdradzają, że on jeszcze wróci. On jeszcze żyje, bo bierze taki niewyraźny oddech. I na końcu zatrzymujemy się na rozrzuconych częściach symulakrum. Nogi, tors, ręce, głowa, które powoli się do siebie przybliżają. Tak jak takie pająki, które powoli drepczą. Tak one się do siebie zbliżają, ale nie łączą. Symulakrum, które daje władzę, daje potęgę, daje siłę. Ten, kto kocha je najbardziej, dla kogo symulakrum jest całym sensem. Widzimy hrabiego Fenalika, który jak taki bezładna kłoda porusza się po odmętach bezmiarze krain snów. Przemierza się tak niewyraźnie, widzimy jego sylwetkę, jak się przesuwa po prostu, niesiony przez tą próżnię krain snów. I on sam nie panuje nad tym, on sam został tutaj wysłany, ale nigdy nie wiesz, kto w krainach snów cię zobaczy. Duke, siedzący na swoim tronie w wyśnionej Lozannie, uśmiecha się i znów widzimy krainę snów, której rozmiewa głos. Chodź do mnie, razem ich znajdziemy. Zniszczymy i rozgnieciemy jak robactwo, bo nim są, jaśnie hrabio, mój przyjacielu. Moi drodzy, dziękujemy za rozdział 12 pod tytułem Przejęcie i zapraszamy was serdecznie na jeden z ostatnich, jak nie ostatni, rozdział naszej kampanii, który będzie się dział w Konstantynopolu. Dajcie znać, jak wam się podobało. Bądźcie z nami dalej. Do zobaczenia. Cześć.